Przechodzimy do druku 1284. Druk 1284, minął termin zgłaszania autopoprawek i termin zgłaszania poprawek wyznaczam do czasu zakończenia dyskusji nad projektem. Uprzejmie proszę, sprawa dotyczy zamiaru połączenia niektórych filii Krowodeńskiej Biblioteki Publicznej w Krakowie. Uprzejmie proszę, panie dyrektorze. Mamy pozytywną opinię Komisji Kultury, Promocji i Ochrony Zabytków. Tak, Wysoka Rada zgodnie z ustawą z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach organizator zobowiązany jest powiadomić na 6 miesięcy przed dniem wydania aktu o połączeniu, podziale lub likwidacji biblioteki i podać do publicznej wiadomości informacje o swoim zamiarze. W tym wypadku rzecz dotyczy dwóch filii Biblioteki Krowoderskiej, oraz które miały być połączone, oraz przeniesienia jednej filii biblioteki w inne miejsce. Proszę Państwa, ten zamiar połączenia bibliotek filii Krowoderskiej Biblioteki dotyczy filii przy ulicy Słowackiego 46 oraz filii przy ulicy Mazowieckiej i przeniesienia ich do nowej miejskiej siedziby, mianowicie przy ulicy Sienkiewicza 2, gdzie biblioteka ta na znaczącej powierzchni 170 metrów mogłaby funkcjonować przy znacznie mniejszych obciążeniach z tytułu czynszu. Szanowni Państwo, bardzo proszę, panowie fuaje. W przypadku przeniesienia... Pan Kawranek, pan przewodniczący Kośmider, pan... lokalu, w przypadku biblioteki Podgórskiej i jej filii przy ulicy Aleksandry 11 chodzi o konieczność przeniesienia tej siedziby ze względu na to, że budynek, w którym mieści się ta filia, został po prostu sprzedany przez właściciela dotychczasowego i nowy właściciel zamierza przeznaczyć ten obiekt na zupełnie inne cele. Udało się pozyskać nową siedzibę, mianowicie w szkole przy ulicy Telimeny 9, lokal nie mniejszy, a znacznie tańszy, z dogodnym wejściem. Byłby to lokal w zasobach Gminy Miejskiej Kraków. Ja pragnę dodać jednocześnie, że w tej kwestii otrzymaliśmy pozytywną opinię Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej. Bardzo dziękuję. Ja chwalę tego typu... Dodam tylko, że korzyści z tego typu operacji poza stabilizacją tych siedzib wynoszą w skali roku 46 tysięcy złotych. Bardzo dziękuję. Czy ktoś z Państwa chce zabrać głos w niniejszej sprawie? Nie widzę. Ja chciałam zabrać głos bardzo krótko. Bardzo chwalę tego typu działalność, która będzie doprowadziła do tego, że nie będziemy tak dużo płacili za miejsca, które zajmują biblioteki. Jeżeli istnieje taka potencjalnie i realnie taka możliwość, to jest to jak najbardziej uzasadniony i dobry kierunek. Czy ktoś z Państwa jeszcze? Bardzo proszę, pani Magdalena Basara. Ja mam tylko jedno pytanie, możliwe, że nie usłyszałam czegoś. Czy w związku z tymi połączeniami zmniejsza się ilość filii, czyli dostępność jak gdyby jest gorsza dla mieszkańców? Czy jakoś to zostanie zapewnione? Po prostu chciałabym to wiedzieć. Rozumiem powody, ale chciałabym wiedzieć, jak to jest. Bardzo dziękuję, pan dyrektor. Bardzo dziękuję za troskę. Obie te lokalizacje położone są w pobliżu tej, którą proponujemy, dlatego że to były dwie filie. Jedna była dla dorosłych, druga dla dzieci. W nowej lokalizacji znacznie większy metraż, dużo taniej i w sumie blisko położone obok siebie. Bardzo dziękuję. Nie widzę już nikogo, kto chciałby zabrać głos. Zgodnie z paragrafem 36 ustęp 1 punkt 6 zamykam dyskusję, która zaznacza zakończenie czytania projektu.